rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek. Wbrew pozorom Zwift to nie tylko zwiedzanie widoków, wspólne przejażdżki ze znajomymi czy eventy. Tutaj także możecie skorzystać z dziesiątek planów treningowych albo skonfigurować taki samodzielnie, bardziej lub mniej udolnie. Ja dzisiaj robię godzinny trening interwałowy, który oczywiście zawiera w sobie solidną rozgrzewkę, która będzie trwała 10 minut w strefie od 200 do 220 watów. Nie regulujcie odbiorników, za to klatkowanie odpowiada mój komputer, którego procesor męczy się chyba bardziej ode mnie. Zwłaszcza, że mój dzisiejszy eksperymentalny plan treningowy ma wiele wad. Po pierwsze, przesadziłem z tempem rozgrzewki i uważam, że straciłem na niej po prostu zbyt dużo energii. Ale o tym za chwilę. Po przejechaniu pierwszej bramki rozpoczynam pierwszy cykl 4-minutowych interwałów na poziomie 380 watów. Niestety nie zauważyłem kolejnego błędu, nie zmieniłem domyślnej kadencji w szablonie treningu z 90 na 100 obrotów korbą. Teraz 5 minut odpoczynku przy 150 watach. To bardzo spokojne tempo regeneracyjne. Muszę przede wszystkim obniżyć swoje tętno i ochłonąć. Zbliżam się do kolejnej bramki i rozpoczynam drugi identyczny interwał. Tętno ze 130 szybko rośnie do 160, ale nie mam większych problemów jeszcze z utrzymaniem stabilnej mocy. Teraz łyk wody z BCAA i minerałami i kolejna strefa relaksu dla mięśni oraz serca. Tak w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że mam przed rowerem head-up display. Dobry bajer, nie? W międzyczasie zbliżamy się do czwartego interwału 380 watów. Tutaj widać już moje pierwsze problemy i coraz wyższe tętno na wyjściu. Jednak to nawet nie połowa dzisiejszego wysiłku. Druga partia interwałów to już gruba przesada. Z głupa zaplanowałem 5 razy po 490 watów. Ja już teraz czuję, że to awykonalne w moim wydaniu. To jest po prostu iście w trupa. Tylko przez 30 sekund książkowo trzymam się założonej strefy, potem tracę parę, a serce wali jak komornik do drzwi dłużnika i dochodząc do 174 BPM-ów mam ciemno przed oczami. Odpoczywam i lecę drugie podejście, znów po 30 sekundach wybija mi korki. No nie jestem w stanie. W tym momencie uczę się pokory, przede mną tej zimy naprawdę jeszcze wiele do zrobienia. Po 5 minutach przedostatnie podejście, patrzcie na tętno, jak nieproporcjonalnie szybko rośnie w stosunku do mocy. To jedna z oznak bliskiego końca moich możliwości podczas tego treningu. Tyle, że to jednak nie koniec. Przede mną jeszcze jedno podejście, jednak wcześniej regeneracja. Przy 140 watach notuję 140 uderzeń na minutę i to jest masakra. Niebezpiecznie spada mi też kadencja podczas odpoczynku. Serce i mięśnie mają najzwyczajniej w świecie dosyć. Ostatni interwał daje z siebie totalnie wszystko, co mam. Wstaję z pedałów i olewam kadencję. Sił wystarczyło mi na dokładnie ile? 31 sekund. Potem najzwyczajniej kompletnie się poddałem.
Pora na podsumowanie tego morderczego, jak dla mnie, treningu, który w przyszłości będę musiał nieco poprawić, bo poszedłem zbyt ambitnie. Popatrzcie na wykres. Widać, że ostatnie 4 interwały były zdecydowanie krótsze przy coraz wyższym tętnie szczytowym. Widać doskonale, że dokładnie po przekroczeniu 170 uderzeń serca na minutę wywala mi prąd. Oczywiście nie zmienia to faktu, że czuję ogromną satysfakcję z tego, co dzisiaj udało się zrobić, pomimo tego, że skrajnie mi się nie chciało trenować. Następnym razem na pewno zmienię cykle interwałów z 490 do bardziej realnych, myślę, nie wiem, 450 watów. Obniżę też limit mocy podczas rozgrzewki, bo zbyt wiele siły straciłem w pierwszych minutach. Wtedy powinno się udać książkowo trzymać 60 sekund podczas 9 morderczych, przynajmniej jak dla mnie, cykli. Zachęcam Was serdecznie do treningów interwałowych. One niesamowicie rozwijają nasze umiejętności, wydolność i także, wydaje mi się, wytrzymałość. To jeden z najfajniejszych sposobów na to, żeby szybko zanotować naprawdę spory progres treningowy. Rowery Ziemnoślad.pl